Nie da się chodzić, żeby nie patrzeć pod nogi, bo połowa płytek co najmniej pewnie już ma ponad 40 lat, tak jak te blogi. Dobrze. No to te trzy sprawy po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dotyczące wygodnej muzyki Kopernika. Mieszkańcy pytają, czy projekt na tej ulicy zostanie wykonany po ukończeniu budowy drogi w tym roku, czy w ramach budowy dwuletniej w przyszłym roku. Co do dróg odpowiedzieć wszystkim. Na drogi w tym roku wydajemy 2 800 000 zł, tak? Przyjęliśmy wszyscy razem, to my przyjmowaliście plan wydatków na tę drogę. Każdy wiedział, jaka droga będzie wykonywana, tak? I zgłaszanie dzisiaj, że jeszcze to byśmy zrobili, proszę bardzo, tylko powiedzcie mi, czego mam nie wykonywać, bo przetargi idą. Bo jeżeli chcemy dodatkowo zrobić na blokach przygromadzenia, tak, na ulicy Konstytucyjnego Maja, proszę bardzo, tylko tam trzeba 200 tysięcy. No. Konstytucja, nie konstytucja, przepraszam. Ojej. Nie, Łazienka Ogrodowa. Przecież ta ulica się nosi, żeby wyremontować. Tylko tam trzeba 200 tysięcy złotych. No. Przecież ci ludzie do mnie przychodzą. No, podjęliście takie uchwały, zadecydowaliście wy, tak? Chcieliście, Klonowo jest. Chcieliście, przewodniczący tu mnie naciskał. Strasznie, tak? Klonowa, Klonowa jest. Radny dzisiaj mówi o ładnej dużej, a przy Kopernika to była podstawa życia. 600 tysięcy wydajemy na ładną na Kopernika. To dzisiaj mało już, bo już jest, tak? Ale skąd ja mam wziąć tych pieniędzy? No skąd ja mam wziąć tych pieniędzy na dalsze? Bo jak zostało, to będziemy dyskutowali, ale na razie to muszę zostanie. Więc więcej o remontach chodników nie mówię, tak? Zamykam temat, no bo pan członków prezydenta stworzy te pieniądze. No. 2 800 000 jest przeznaczone. Rzadko w którym roku tyle pieniędzy i chcę pomyśleć, że to wy robicie rok wyborczy, nie ja. To ja usłyszałem, że za dużo normalnych wyborów. A jeszcze mało, tak? Jeszcze mało.